Wszystkim wartości kłania. Powiem wam, moja pani operator powinna dostać po tyłku ogólnie. Ty się tam nie kichraj, cicho bądź. Powiem wam szczerze, wyobraźcie sobie, że Doroty kuzyn Marcin, którego serdecznie pozdrawiam, oraz swoją żonę Karolinę, jak i waszych młodych dzieciaczków, pozdrowienia dla was wszystkich. Słuchajcie, chodzi o to, że Dorotki kuzyn Marcin nagrywa materiały na YouTubie i również ma na Facebooku swoją stronę, strona Technotron. O, bo ja zawsze mi się myli Technotron. A to wiecie, techno to taka muzyka była, nie? Ale to spoko, nie? Wiecie, o co chodzi? Technotron. I patrzcie, kuzyn Doroty wysłał do mnie paczkę. Marcin, serdeczne dzięki. Zaraz będziemy otwierać i zobaczymy, coś ty mi tu chłopaku wysłał. Ja mówiłem jakiś drobiazg, bo się mnie pytał o adres i czy może do mnie przysłać paczusie. Ja powiedziałem, jak jakiś drobiazg, to nie ma problemu, ale wolę, nie wiem, ta coś tam oczy robi, nie wiem, o co jej chodzi, naprawdę. Ona dzisiaj piła. Mówię, jakiś drobiazg, to nie ma problemu, nie? Ale mówię, bardziej bym się cieszył, jakbyś sam osobiście z żoną przyjechał i z młodymi, nie? Do nas. No ale dobra. Marcin przysłał paczkę, którego niestety tylko raz miałem okazję poznać u Doroty rodziców. No ale dobra, przejdźmy do otwarcia Marcina. Oczywiście serdecznie was zapraszam. Technotron. Na YouTubie oczywiście będzie link pod filmem, będzie podlinkowane do kanału. I słuchajcie, zanim otworzę, od razu wam powiem. Jak macie tematy jakieś związane, jesteście ciekawi tematów z akumulatorami, z przetwornicami, ogólnie z jakimś sprzętem elektrycznym przy samochodach, porównania akumulatorów i tak dalej, to wszystko znajdziecie u Marcina na kanale. Naprawdę was serdecznie zapraszam i bardzo proszę, dajcie mu suba, żeby chłopak się tam bardziej rozkręcał i tych materiałów było jeszcze więcej, bo naprawdę polecam wam wejść i zobaczyć. Tam znajdziecie o przetwornicach, a wy jako kierowcy właśnie, przyszli kierowcy i aktualni kierowcy ciężarówek, naprawdę powiem wam, bardzo ciekawa wiedza. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie na kanał. Link znajdziecie pod filmem. A ja przechodzę do otwarcia. Marcin, coś ty tu wysłał, ale Marcin mi ułatwił zadanie, bo chociaż wiem, gdzie mam otwierać. Kurde, Dorota miałem nóż na ostrzyć. Ale daję radę, cicho. Dobra. Co tu Marcin nam podesłał? No Dorota, wiesz co, jak ty mogłaś powiedzieć, że twój kuzyn kanał prowadzi na YouTubie i mi nie powiedzieć o? Ja się po prostu wzruszyłem. Widać ostrość? Bez komentarza. Marcin, kurde... Żeby to nie, że nagrywam, to chyba by mi łzy poleciały teraz z oczu, no naprawdę, kurde, jesteś niesamowity. Nie ma dla mnie co, bo to jest wasza zasługa, tak? Kurde. Ja pierdziu. Zobaczcie, tak zapakowane. Przetwornica. No, Dorota mówi, że jej kuzyn zwariował. Boże święty. Chcesz nagrywać? Ja tam pójdę, będę trzymał. Marcin, kurde, no przesadziłeś, chłopaku. Teraz to na pewno musicie przyjechać i to jeszcze w ciągu 3 tygodni jak w domu siedzę. Dobra, wiecie co? Znaczy, o, po co ja będę to leci? No, ale ja po prostu w szoku jestem. Ja pierdziu, ale jaka ciężka. Moja to jest kuźwa, no to jest chyba 3 razy moja przetwornica. Technotron. Tu mamy, co możemy, jak to widać, podłączyć. Widzicie, telewizor, komputer, radio. Wentylator na łódkę, czy na kemping, czy do domu, czy oczywiście, no rzecz jasna, do ciężarówki, tak? 300 W. To jest watt czy watt? Chyba co? Czy volt? Kurde, bo ja się... Marcin, przepraszam cię, ja się za bardzo na tym nie znam.
Nie, no 300 W, dobrze mówię. 300 W. Ja pierdolę. Bo takiego sprzętu to ja jeszcze kurde nie miałem. Ale jaka skubana ciężka. Nie chcę kartonika uszkodzić. Kurde, to miał być Marcin drobiazg. To nie jest taki drobiazg. Jakbyś ty teraz widział, jak twoja kuzynka przeżywa. Kurde, mać. Ja pierdziu. Skubana, jaka ciężka. Nie pozostaje mi nic innego, Marcin, jak wielkie dzięki ci za to. I akurat trafiłeś, nie? Jak będę zmieniał firmę do następnego auta, jak znalazł. Także kurde. Zobaczcie, jaki sprzęt, ale powiem wam, jakie to jest kurde ciężkie. No moja to jest gdzieś połowa tego. Połowa tej przetwornicy. Kurczę. No i karteczka od Marcina. Aby nie zabrakło napięcia do tworzenia nowych materiałów. Dzięki, Marcin. I również mam nadzieję, że do ciebie również widownia teraz zajrzy, będą zadawać pytania. I pamiętajcie, wykorzystajcie to, że u Marcina jeszcze zbyt dużej publiki nie ma, także wasze pytania na pewno nie zostaną bez odpowiedzi. Jakie byście nie zadali odnośnie czy przetwornic, czy akumulatorów, na pewno Marcin wam doradzi, bo on jest od tego, można powiedzieć, specem. Tak? Zresztą zajrzyjcie do niego na kanał, też wszystkiego się przekonacie. Marcin, jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki firmie Techtron za przesłanie tej przetwornicy. No oczywiście dzięki, Marcin, tak? Bo to twoja firma. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Bartaś się kłaniał. I cóż więcej? Nic. Ja się po prostu wzruszyłem. Na razie, hej. Kochani, jeszcze właśnie bardzo ważny komunikat odnośnie, co mi Marcin tutaj przysłał, tak? Dobrego człowieka, dobra przetwornica za akcję zbiórki pieniędzy na operację Bartusia. I właśnie odnośnie Bartusia, słuchajcie, póki co na razie nie ma żadnych nowych informacji. Jeszcze teraz jakiś czas temu wysłałem zapytanie tam do rodziny Bartusia, do siostry Kini i do kuzyna, do Kuby. I po prostu no, czekam cały czas na jakiekolwiek wieści. Oczywiście cokolwiek będzie wiedział, no natychmiast wam to przekażę, tak? Bo nie musicie tam dopytywać mnie cały czas, wiecie, na Facebooku. Ja też się bardzo, wiecie, cały czas martwię tą sprawą, trzymam mocno kciuki i słuchajcie, czekamy, wszyscy razem czekamy i mówię, na pewno jak tylko coś będę wiedział, dam znać. Ja po prostu na Facebooku tylko wam odpisuję, że no na razie przepraszam, ale nie ma, na razie nikt mi nic nie pisze, a wiecie, ja też nie będę do nich non stop pisał, no bo no bądźmy poważni, tak? Oni się też denerwują tym wszystkim, jeszcze bardziej, wiecie, niż przecież my wszyscy, chociaż my wszyscy, rzecz jasna, się bardzo denerwujemy, bardzo jesteśmy ciekawi i trzymamy kciuki, żeby było bardzo dobrze. Ale wiecie, no nie można teraz cały czas rodziny Kini, Bartusia i Mateusza, wiecie, zasypywać gradem pytań, co tam się dzieje, tak, u nich. Spokojnie, będzie coś wiadomo. Dadzą na pewno znać. No mówię, ja dzisiaj tak napisałem już tam z zapytaniem, czy tam coś wiadomo. Czekam na razie na odpowiedź. Jeżeli coś tylko będzie nowego, to na pewno wam przekażę. Jeżeli mi napiszą, że no na razie jest, wiecie, no na razie no jest dobrze wszystko tak, jak powinno być, no to oczywiście to też wam napiszę, no ale chodzi o sam już poród, tak? Kiedy to nastąpi i kiedy to nastąpi i co najważniejsze właśnie po porodzie, żeby wszystko było dobrze, tak? Dobra, kochani, to tyle właśnie odnośnie tego. No i przy okazji jeszcze raz dzięki właśnie, Marcin, za sprzęciorek. Trzymajcie się ciepło, zapraszam na stronę Marcina Techtron i powodzenia, trzymajcie się, pa!